Dzień dobry, nazywam się Rafał i to jest druga część odcinka Dobra Nowina, chyba 21, jeżeli się nie mylę. Poprzednia część została zakończona przez moją konieczność zajęcia się czymś innym. I teraz myślę, że to jest dobry czas, aby dokończyć to, co wcześniej dokończyć się nie udało. Jest już późna noc, wszyscy śpią. Mam nadzieję, że nic nam nie przeszkodzi. Ale to wszystko oczywiście jest w rękach Boga, który wypełni swój plan, który dla nas przygotował. Więc skoro będzie to odrębny film, drugi, zacznijmy tak jak poprzednio, krótką modlitwą. Krótką chwilą ciszy, w której nasze serce otworzymy na słowa, które Pan dla nas przygotował, w której powierzymy się Bożej łasce i poprosimy o to, aby oddać się w ręce tego, który nas stworzył i który nas kocha miłością, która przez ten czas, który jesteśmy pogrążeni w umyśle, w którym pokładamy w sobie nadzieję, jest dla nas tajemnicą, jest dla nas niezrozumiała. A jednak jest siłą ta miłość, która dokonuje wielu cudów, wielkich rzeczy, która ma moc zmieniania, uzdrawiania,
A więc poprzednia część została zakończona pytaniem, albo może nie tyle pytaniem, co taką sugestią, że może przydatne będzie opowiedzenie o złu, o niesprawiedliwości, o prześladowaniach, które spotykają tak wiele istnień teraz i które w moim doświadczeniu, bo ciągle będę mówił o swoim doświadczeniu, i może od razu dodam, nie z zamiarem przekonania kogoś do tego, że mam w cudzysłowie rację, tylko z taką pokorą, że to, co przeżyłem i to, co zobaczyłem, może być dla kogoś przydatne. Może być dla kogoś narzędziem, aby otworzyć swoje serca na może inny punkt widzenia. Natomiast zdaję sobie sprawę też z tego, że to pewnie co powiem, chociaż tak naprawdę nie wiem jeszcze co powiem, ale czuję, żeby to powiedzieć, może być nie do przyjęcia dla wielu innych osób. I szanuję to i wiem, że sam też byłem w tym miejscu. Pewnie o czym zaraz powiem. Czyli byłem w miejscu, w którym mówienie o Bożym miłosierdziu w obliczu tragedii było dla mnie niedorzecznością, było śmieszne. Niezrozumiałe. Więc zakończyłem poprzedni film mówiąc o tym, że dla mnie i w moim doświadczeniu, i w moim życiu nieszczęście, niesprawiedliwość, zło było dowodem na to, że Boga nie ma. Albo przynajmniej nie ma go w takiej formie, w jakiej wydawało mi się, że jest przedstawiana w Biblii. Czyli jako Bóg miłosierny, jako Bóg sprawiedliwy, jako ojciec, który kocha swoje dzieci. No bo który ojciec, który rodzic pozwoliłby na to, żeby jego dziecko głodowało umierało z głodu? Albo który rodzic pozwoliłby na to, żeby jego córka była gwałcona przez jakiegoś bandytę? Albo który rodzic pozwoliłby na to, żeby jego dzieci zabijały się nawzajem? I pamiętam taką rozmowę wtedy, kiedy jakby obudził się we mnie taki wyraźny sprzeciw przeciwko Kościołowi. Pewnie to było pierwsze lata w liceum. Rozmowy z kolegą, którego uważałem za takiego bardzo wierzącego i moje takie pełne przekonanie o tym, że mam rację, że jest tak, jak ja uważam. Więc to było dla mnie bardzo silne. Ja pamiętam z tej rozmowy oczywiście tylko moje argumenty, co teraz odbieram jako takie działanie, w którym nie chodziło mi pewnie o to, żeby nawiązała się jakaś dyskusja, tylko o to, żebym ja przekonał jego, więc jego argumentów tak naprawdę nie pamiętam, albo może były dla mnie mało istotne. W każdym bądź razie na pewno w moim doświadczeniu taka refleksja była jednym pewnie z istotnych czynników, które sprawiły, że odszedłem od kościoła. Że uważałem, że nie ma tam prawdy, że jest instytucją, która powstała po to, żeby manipulować ludźmi. Że Bóg nie istnieje jako sprawiedliwy i dobry ojciec, że może jest jakaś siła, która decyduje o naszym życiu, ale nie jest taka, jak przedstawiano ją w kościele, albo przynajmniej tak, jak ja ten obraz w sobie wytworzyłem. Więc zastąpiłem w swoim życiu takie rozumienie kościoła swoim własnym
i przede wszystkim Boga i konieczność posiadania czy współpracy w cudzysłowie z Bogiem, swoją własną moralnością, jakby swoim własnym drogowskazem, co jest dobre, a co złe, co powinienem robić, aby wieść szczęśliwe życie, i pewnie ono się w dość dobry sposób, dość dobry sposób jakby współgrało z dekalogiem, czyli no takie zwykłe życie wiodłem pewnie przeciętnej osoby, która postępuje zgodnie z nakazami moralnymi i takimi rozumianymi wewnątrz swojego ciała, wewnątrz swojej duszy, wewnątrz, nie wiem, pewnie przekazywanymi też przez rodziców. I myślę, że sprawdzało się to. I oczywiście coraz bardziej można powiedzieć, jakby im więcej o świecie poznawałem, tym bardziej zdawałem sobie sprawę, że trudniej jest mi oddzielić dobro od zła. Że w moim doświadczeniu rzeczy, i to dotyczyło moich przeżyć, bo oczywiście łatwo mi było wskazać na obrazkach z zewnątrz, że to jest złe, to jest dobre, że krzywdzenie innych jest złe, że pomaganie innym jest dobre, że jeżeli komuś dzieje się krzywda, to to jest złe, jeżeli komuś dzieje się coś dobrego, to to jest dobre. Ale w moim życiu, w moim osobistym doświadczeniu, często się to zacierało. Czyli mam na myśli to, że jeżeli ktoś uczynił mi rzecz, którą odbierałem jako krzywdę, jako złą, bardzo często wkrótce później oceniałem to jako błogosławieństwo. Czyli taki przykład, który mam teraz jakby z tyłu głowy, wiąże się z moją działalnością biznesową. Była jakaś transakcja, która miała dojść do skutku z osobą, której ufałem, ale jednak okazało się, że ta osoba, i to nie dotyczyło jakichś dużych kwot, ale mnie oszukała. I poczułem taki zawód, i taki ból, i żal, że zależało mi na tym, co się miało wydarzyć, ale się nie wydarzyło. I czułem się skrzywdzony, i można powiedzieć, że oceniałem to wtedy jako zło, które mi się przytrafiło, niesprawiedliwość jakaś. No i później, po jakimś czasie, jakby moje relacje z tą osobą się pogorszyły. No i przyszła kolejna transakcja o wiele większa, która dotyczyła w zasadzie, była bardzo dla mnie istotna i dotyczyła jakby dużej części jakiegoś tam mojego majątku. Znowu jakby pojawiła się propozycja współpracy, ale ja, pomny tego, co się wydarzyło wcześniej, na to się nie zgodziłem. Nie chciałem z tą osobą współpracować. I okazało się później, dowiedziałem się od osób trzecich, że ta osoba zrobiła jakąś tam transakcję sama i została oszukana, straciła wszystkie pieniądze. I nagle to, co oceniałem wcześniej jako zło, które mi się przytrafiło, stało się błogosławieństwem. Gdybym wtedy nie spotkało mnie to, co mnie spotkało, pewnie straciłbym razem z nim wszystkie pieniądze. I tak się działo bardzo często. To znaczy, bardzo często moja ocena rzeczy, które mi się przytrafiały, się zmieniała. Czyli coś, co uważałem za złe w danej chwili, po niesprawiedliwe, po chwili okazywały się błogosławieństwem. Po kolejnej chwili znowu okazywały się, że mają jakieś negatywne konsekwencje, których wcześniej nie widziałem. A potem może znowu się okazywały jako dobre. I gubiłem się w
Tak jak mówię, na zewnątrz to się wydawało proste, natomiast w moim doświadczeniu nie było już w rzeczach, które mnie dotyczą, nie było to takie oczywiste. I oczywiście to nie było to coś, co jakoś specjalnie mnie zajmowało, natomiast jakby było takim w pewien sposób odkryciem. Na jakiś czas. I gdy. Wkroczyłem na drogę, czyli zostawiłem pracę i zacząłem szukać innego sposobu życia poprzez różne rekolekcje, poprzez spotkania z różnymi ludźmi. Przewodnikami, których słowa pomagały mi. Teraz mogę to tak nazwać, odkryć Boga. By coraz jaśniejsze stawało się dla mnie, że nie jestem w stanie. W rzeczach, które mnie dotyczą, odkryć ich znaczenia, ich konsekwencji, że wszystko jest tak ze sobą powiązane, tak ze sobą współzależne, że powiedzenie, że to, co mnie spotkało, jest dobre albo złe, choćby nie wiadomo, jak bolesne było to doświadczenie, albo jak radosne w danym momencie, jest nadużyciem, jest słabe, bo za chwilę ono się zmienia, bo za chwilę ta ocena się zmienia, konsekwencje się zmieniają. Więc coraz mniej byłem przywiązany do tego, aby wartościować, aby oceniać. A gdy wydarzył się ten moment, w którym umarłem i narodziłem się ponownie, stało się dla mnie jasne, że każda chwila, każde doświadczenie, każdy człowiek spotkany i nasza interakcja, ale również ten, którego nigdy nie spotkałem, był darem od Boga po to, abym go odkrył. Abym znalazł się na samym końcu w miejscu, w którym mnie nic od Boga nie oddziela. I często doświadczenia, które odbierałem jako bolesne, teraz mogę powiedzieć, że przybliżały mnie bardziej od tych doświadczeń, które były pozytywne. I wszystkie były potrzebne. Wszystkie w piękny, w cudowny, w niezrozumiały sposób. Prowadziły mnie do Boga. I gdyby jakiejkolwiek z nich zabrakło, z tych sytuacji, nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem. Więc można powiedzieć nagle, no nagle, może słowo nagle tu nie jest najszczęśliwszym określeniem, ale z miejsca, w którym zło, krzywda i niesprawiedliwość były dowodem na to, że Boga nie ma. Poprzez moje doświadczenia i poprzez to, co mi się przytrafiło, nagle się okazało, że to jest wspaniałe narzędzie w rękach Boga. Tak to teraz odbieram. Które sprawia, że czasami w bolesny sposób. Ale otrzymujemy naukę, która jest nam w danym momencie potrzebna. I jakby ta refleksja stała się jeszcze pełniejsza wtedy, kiedy zostałem tatą po raz drugi. Mieszka, mojego syna, który gdzieś tam się w tych filmach pojawia.
bo gdzieś tam w którymś momencie zobaczyłem, że my jesteśmy jak dzieci w rękach Boga i często jest tak, że ja jako rodzic zachowuję się w stosunku do mojego syna tak, że wywołuje u niego lęk, płacz, niezadowolenie, bo nie dzieje się tak, jak on chce. Chce iść na dwór, ale nie może pójść na dwór, bo akurat jest czas na to, żeby się położyć spać. Chce się bawić teletubisiami, ale niestety nie może się bawić, bo my wychodzimy na przykład na dwór. Tak? Dzieją się rzeczy, których nie jest w stanie zrozumieć, ale które wywołują w nim opór, bo nie jest tak, jak chciałby, aby w danym momencie się wydarzyło. Więc pewnie jakbym mógł go zapytać, to powiedziałby: dzieje mi się zło, dzieje się niesprawiedliwość, bo z niewiadomego powodu nie dzieje się tak, jak ja bym chciał, aby się działo. Tak mógłby powiedzieć 1,5-roczny Mieszko. Ale we mnie jest przekonanie, że to wszystko dzieje się po to, czy dzieje się, może nie myślę o tym, że wyjście na spacer jest po to, aby wychować go na dobrego człowieka, bo to nie jest aż takie szczytne, to jest po prostu taka potrzeba, ale gdzieś tam to wszystko jakby składa się do tego, że w moim sercu chcę dla niego jak najlepiej. Dlatego dzieje się to, co się dzieje, i mam nadzieję, że w efekcie przyniesie to dobre skutki. I podobnie jest z nami w rękach Boga. On, oczywiście ja nie chcę mówić, że, no wiadomo, nie mówię o sobie jako o Bogu, ale mówię o analogii, która tutaj się nasuwa, że my jesteśmy jak dzieci w rękach Boga, nie rozumiemy, dlaczego nam się to przytrafia, ale w moim doświadczeniu jest pewność, że jesteśmy w dobrych rękach. I czasami potrzebujemy bolesnych doświadczeń, potrzebujemy, aby wydarzyło się coś, co nie jest zgodne z naszymi oczekiwaniami, bo musimy się czegoś nauczyć. Potrzebujemy jakiejś lekcji. W cudzysłowie, tak jak pamiętam, z Olą przez jakiś czas był problem z myciem zębów. Nie mogła zrozumieć, że wieczorem musi myć zębów. Płakała, uważała, że to jest wielka niesprawiedliwość, ale w końcu się nauczyła i było jej to potrzebne. Gdyby się nie nauczyła myć zębów, pewnie miałaby kłopot. Więc tak to wygląda w moim doświadczeniu. I to nie oznacza, że jeżeli spotykają mnie przykre sytuacje, czuję ból, czy widzę niesprawiedliwość taką nawet na zewnątrz, to zachowuję się jak stoik i mówię, to na pewno jest uzasadnione, bo to jest nieludzkie. Ja bardzo ostatnio jeszcze bardziej tak emocjonalnie reaguję, tak szczerze, widząc niesprawiedliwość, płaczę, cieszę się, śmieję, gdy widzę radość. Jakby przeżywam to jeszcze bardziej intensywnie niż przeżywałem kiedyś, ale może mniej poważnie. W sensie, może te słowa nie są najszczęśliwsze, ale wiem, gdzieś tam coś we mnie wie, że to wszystko ma sens. Nie rozumiem go i nigdy nie będę rozumiał, ale wierzę, że Bóg dostarcza nam tego, co potrzebujemy, i prostą drogą prowadzi do siebie. I to nie oznacza, że też, że nic nie robię, jeżeli widzę, że komuś dzieje się krzywda. To jakby robię to, co Bóg chce ode mnie w danej chwili zrobić, więc czasami pomagam w potrzebie, reaguję na to, na niesprawiedliwość. Tak jak okazuje się,
że mam zareagować. Jest dla mnie jasnym, że tak jak nie da się wychować dziecka bez stawiania mu granic, bez pokazywania, że nie wszystko wydarza się tak, jak ono chciałoby, żeby się wydarzyło, bez sprawiania w ten sposób jakiegoś cierpienia w jego doświadczeniu, jakiegoś niespełnienia jego oczekiwań, tak my jako ludzie bez dawki cierpienia, bólu, niesprawiedliwości nie jesteśmy w stanie obudzić się. Nie jesteśmy w stanie ujrzeć się tak, jak Bóg chce nas widzieć, jak Bóg nas widzi. Nie jesteśmy w stanie mu się oddać. To chyba na tyle. W tym temacie, jeżeli chodzi o moje doświadczenie i moje rozeznanie, można powiedzieć, w tym temacie. Dziękuję za dzisiaj.